No to bierzemy giermków na start. No to bierzemy łuczników. No, pustynna forteca. Też pokażę. Zrobię parę takich odcinków różnych. O, widziałeś, że tutaj jest taka mapka na tym dywanie? Nie, nie widziałem. Znaczy, jak wyjdziesz na dywan. No. Dobra. Obstawiam, że od prawej będzie teraz. A? Nie, zawsze jest ten sam układ fal chyba. Myślisz, że do 400 wbije? Jak się postarasz? Nie wiem. Próbuję do 400 wbić. Miałem w ogóle gorsze jednostki, ale z większym zasięgiem. Bo potem te lepsze się przydadzą. A ty tak jak tutaj stoisz... Oj, oni już zasięg łapią. A, dobra, oni są w sumie dosyć blisko już. Nie, ci? Ci praktycznie zasięg łapią, jak są przy tamtej dużej bramie, tej pierwszej. I to są te długie łuki z największym zasięgiem. Mm-hmm. Ej, wiesz co ja muszę zrobić? Co? Tutaj takie armatki strzelają jakby. Muszę je rozwalić. O, dobra, są rozwalone. Patrz, na przykład stąd, gdzie stoję, nie wiem czy widzisz, stoję no... A ten wzniesienie jakby? I do bramy. No, praktycznie. A jeszcze można im pewnie zwiększyć zasięg, bo nie masz ich na maksa. No, oczywiście. No to ładnie. Łyczek. Jeszcze w ogóle mam dość sporo ammo w porównaniu do innych. To są tacy na pierwszy rzut chyba, co? Na oblężenia. No, może ta. A w sumie jest tu do czego. Przyjeżdżać. Ale jednak coś tu jest. Dobra. Patrz tam gdzie byliście. Tutaj postawiam jednostki, na losie strzelały. Także no jest kawał. No nie, na tyły tam dużo osób poszło, to może... No ja teraz zrobiłem coś takiego, że moje jednostki są po jednej stronie się biją, a ja się biję sam po drugiej. A grałeś może... Była taka gierka swojego czasu... taki Total War MMO. Grałeś w to? Nie grałem. Mało grałem ogólnie w RPG MMO ogólnie. Znaczy, to była taka gierka strategiczna, wiesz? Bardziej. Nie grałem. Ach, niczego nie straciłeś, nie? W ogóle ta gierka już ma zamknięte serwery. Straciła popularność, nikt w to nie chciał grać. Tam nie było za dużo strategii. No bo tam każdy leciał, wiesz, bez sensu ludzie biegali i w sumie
tobie to nic nie dawało, że ty znałeś jakieś mechaniki czy coś, nie? Tam po prostu każdy leciał na YOLO. Te bitwy były takie, no, bez sensu, no. Nie wiedziałeś w ogóle, co ma wpływ na wygraną. Chyba tylko lepsze jednostki, tak naprawdę. Znaczy tam nie wiem, jak później było, bo ja w to zacząłem grać, jak to wyszło. Ale no, zawiedziony byłem w każdym razie. O, jest, z tej strony nikogo nie ma. No dobra, jeszcze jeden chłop przybiegł na młocie. Ale grafikę to miało taką jak Total War ROM 2, z tego co pamiętam. W sensie na takim poziomie. W ogóle grałeś w serię Total War jakąś? Nie za bardzo grałem. O, to polecam. Ja każę, ale nie grałem. Polecam. Najlepszy jest Empire i Napoleon. Dobra, zapamiętam. Może kiedyś okiem. W sumie Warhammer też jest dobry. No, Warhammery, Empire, Napoleon. To mogę polecić. Do przegrania sobie. Ale patrzyłem, że są takie jednostki, które, jak wiesz, jak masz na broń palną, że strzelają raz jedni, raz drudzy, raz trzeci, że nigdy nie ma jakby tego przeładowania, że między tym przeładowywują, między falami. Ale jak się ich w takich szyku, w takim szyku, nie? Jak się ich ustawi. No. A to są ci na tych, nie? Muszkietach. Tak, tak, tak. To mi łuczników klepią, bo tutaj wbili się do środka. Dobra, już ich biorę na siebie. Dobra, ja biorę coś innego. Tak ci ich mocno naklepali? Nie tyle, co więcej robią, czuję ci, którzy mają podpalane strzały. Bo on... Tak, ci, którzy podpalają strzały, mają dipsa, są na daleko całkiem. Ci trujący są trochę mniejszy zasięg mają, ale biją jeszcze więcej. Czyli tak naprawdę oni są słabi w momencie tylko wtedy, jak pada deszcz. No. Ale ciekawe, w tej grze w ogóle warunki pogodowe chyba mają wpływ na bitwę. No tak, tak, bo zawsze jak klikniesz na ten, na jednostkę, to pisze na przykład, że na bagnie znośne, czy coś sobie radzą. Znaczy, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Tak, ale to jest teren, nie? A warunki pogodowe. A. No wiesz, jak pokazuje, że na przykład pogodny z prawej, to pewnie ma wpływ. No pewnie tak, już ta gra jest od 2019 roku w sumie. To już na pewno takie rzeczy zrobili. Nie no, w tej gierce kompletnie nie miałem co się wykazać. Na się rozgrywce, w porównaniu do poprzedniej. No, czasami tak jest. Ja tu też nie za bardzo, tylko 225 zabiłem. No właśnie, a ja zdążyłem ilu 55? Bo wiesz, wy tam biegacie przy bramach, a ja mam łuczników, to... No, masz najlepiej, bo ty stoisz tylko i nic nie musisz robić. A i najmniej jednostek zabijam. Za bardzo się staracie. No wiesz, ja się mogę nie starać. Ale... No, co ci mogę poradzić, jak ja mam taką broń, że się wbijam cały oddział i cały czas mam full HP.
też tutaj mamy gościa na konnicy, nie? Więc no. Ktoś tu w ogóle zostawił łuczników przy punkcie regeneracji. O. O. Dobra, moi sobie ammo zregenerowali. Panom z prawej. Czuję. No, ja trochę sobie spróbuję podleczyć ludzi. O, przyszedł się walić w domku. Bardzo dobrze. Z tyłu są problemy? Chyba nie. Nie. Za szybko idzie. A ja nie straciłem ani jednego strażnika prefektury jeszcze. O, jakiś gościu mnie wyprzedził. 325 już ma zabitych. Ja nie mam co wyprzedzać, jak jednostka nie zdąży tutaj przyjść. Za niski poziom trudności ma ten tryb po prostu. No. Już w poprzednim były problemy momentami. To zależy, na jakich ludzi się trafi. Gdzie ten jeden wróg? A, dobra. Gdzieś tam za murem. I to już. No, jeszcze tylko cztery. Pustynna forteca. Oto pustynna forteca. Nudny, prosty tryb. Abiont studia in Moritz.